Witam wszystkich widzów na kanale Aquarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna bardzo atrakcyjnie ubarwiona, bardzo wytrzymała rybka z rodziny tęczakowatych, tęczanka boesemana lub tęczanka wspaniała, Melanotaina boesemani. To jest stosunkowo nowy gatunek w akwarystyce, ale dzięki niezwykłemu ubarwieniu, spokojnej postawie i wytrzymałości jest niezwykle popularnym gatunkiem wśród doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tęczanki wspaniałe pochodzą z południowo-wschodniej Azji, zachodniej części Nowej Gwinei. Zamieszkują spokojniejsze przybrzeżnej strefy, ich dopływy i rozlewiska jezior Aumaru, Hain i Antiono. Po raz pierwszy gatunek opisał Mariusz Boesman w 1954 roku, a w 1982 roku pierwsze okazy nowego gatunku trafiły do Europy. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ chociaż są niewymagające i wytrzymałe, ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie i wahanie parametrów wody. Warto pamiętać, że intensywne ubarwienie okazuje się po osiągnięciu dopiero 7-9 cm w wieku 12-13 miesięcy. I właśnie dlatego w sklepach zoologicznych wyglądają zupełnie nieatrakcyjnie i nie przyciągają kupujących. Tęczanki boesemana to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników. W większej grupy rybki lawicowe nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 15 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 240 litrów. Samce dorastają do 10-11 cm, a samiczki do 8-9. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją od 6-8 lat. Tęczanki boesemana mają torpetowate, typowe dla wszystkich tęczanek boczne spłaszczone ciało, przypominające rob, z dwoma płetwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną i wysokim grzbietem i wąską głową. Głowa i przednia część ciała ubarwiona na niebesko, a tylna część ciała, płetwy ogonowa, odbytowa i druga płetwa grzbietowa, żółto-pomarańczowa. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, intensywnie ubarwione. Samiczki natomiast są mniejsze i smuklejsze. Tęczanki boesmana w swoim naturalnym środowisku preferują akwaria z czystą i przezroczystą wodą. Dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Warto pamiętać, że ciśnienie z filtrami powinno być bardzo mocne, ponieważ tęczanki nie lubią mocnych prądów. Tęczanek boesemana nie wolno wpuszczać do swoich zakładanych akwariów, ponieważ są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie i wahanie parametrów wody. Akwarium powinien być obsadzony roślinami tak, żeby ryby miały dużo wolnej przestrzeni do pływania. W akwarium powinny znajdować się liczne kryjówki, korzenia, gałęzie i pływające rośliny. Światło powinno być rozproszone. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ rybki są bardzo skoczne. W akwarium potrzebna filtracja, aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Rybki są bardzo wrażliwe na wahanie parametrów wody. Optymalne parametry wody: temperatura 23-26, pH od 6,5 do 8, GH od 8 do 25.
naturalnym środowisku tęczanki Boesemana odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemiem. Koniecznie dietę trzeba uzupełnić pokarmem roślinnym, np. spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Tęczanki Boesemana idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalerami, brzankami, guramikami, kiliskami, glonoidami. W związku z tym, że tęczanki Boesemana mogą się krzyżować z innymi gatunkami tęczanek, np. z tęczanką neonową, poleca się w jednym akwarium trzymać tylko jeden gatunek tęczanek. Nie poleca się również trzymać wraz z wylonkami, z rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie tęczanek Boesemana nie jest trudne, ale ze względu na wymiar rybek, zbiornik tarliskowy powinien być duży. W przypadku jednej pary około 50 litrów, a w przypadku większej grupy około 80 litrów. Do zbiornika wkładamy drobnolistne rośliny, najlepiej mech jawański. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Optymalne parametry wody. Temperatura 26-28, pH 7-7,5. Przed planowanym tarlem rodziców obficie karmimy żywymi i roślinnymi pokarmami około 2 tygodni. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Do zbiornika wpuszczamy tarlaków w proporcji 1 samiec na 2-3 samiczki. Ta proporcja pozwala samicom złożyć więcej jaj i nie przemęczać się aktywnymi zalotami samców. Tarlo odbywa się partiami. W ciągu jednego dnia samiczka odkłada do 20 jaj. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przynosić do innego zbiornika, a do zbiornika tarliskowego dołożyć mech jawański. Wylek następuje po 7-10 dniach w zależności od temperatury. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie przechodzimy na artemię. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle i drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązek akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.